Aby zobaczyć, jakie menu mamy do dyspozycji na naszej witrynie, najeżdżamy na menu i widzimy projektant menu. A poniżej są wylistowane wszystkie menu na stronie. Jak widać, w tej chwili mamy tylko jedno menu. Nazywa się ono Main Menu. Jeżeli spojrzymy na naszą stronę, to zobaczymy, że nasze menu znajduje się po lewej stronie witryny. Pozycje w menu to Home oraz pierwszy News. Przejdźmy z powrotem na zaplecze. Możemy dodać inne pozycje. Klikamy w przycisk Utwórz. Teraz musimy wybrać typ pozycji menu. Klikamy przycisk Wybierz. I wybieramy z sekcji Artykuły pozycję Kategoria Przegląd Artykułów. Następnie po prawej stronie musimy wybrać kategorię, jaką będziemy przeglądać. Ustawiamy ją na samochody osobowe. W tytule wpisujemy po prostu samochody osobowe. Alias, jak poprzednio, ustawiamy na samochody osobowe. Upewniamy się, że opcja Pokaż w menu jest ustawiona na Main Menu. Następnie klikamy Zapisz i zamknij. Przejdźmy teraz na witrynę i odświeżmy. Jak widać, pojawiła się nowa pozycja menu. Klikamy w nią. W związku z tym, że w kategorii znajdują się trzy artykuły, to widzimy trzy artykuły na stronie. Możemy też utworzyć inny typ menu. Przejdźmy na zaplecze. Klikamy w przycisk Utwórz. Wybieramy typ pozycji menu. Tym razem będzie to kategoria listy artykułów. Nazywamy menu Lista samochodów. Po prawej stronie wybieramy kategorię Samochody osobowe. W alias znowu wpisujemy Lista samochodów. Pozostałe rzeczy pozostawiamy bez zmian i klikamy Zapisz i zamknij. Przejdźmy do witryny i odświeżmy stronę. Jak widać, ponownie mamy nową pozycję menu. Klikamy w nią i zobaczmy, jak wygląda nasza strona. Jak widać, w zależności od tego, jaki typ menu wybierzemy, taki efekt otrzymujemy. Jak wybieramy pojedynczy artykuł, to otrzymujemy taki efekt. Jak przegląd artykułów, to efekt wygląda tak. Jak lista artykułów, to strona wygląda w taki sposób.